Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam naszych drogich słuchaczy w kolejnej audycji ProLife. Dzisiaj mam dość smutną, wręcz wstrząsającą informację. Jak podały media, w najbliższą sobotę ma nad Polską pojawić się aborcyjny drom śmierci. To akcja feministek polskich i niemieckich. Otóż z niemieckiego Frankfurtu nad Odrą do Słubic w Polsce abortion dron, czyli aborcyjny dron, ma przetransportować paczki z pigułkami poronnymi. Ma być to przerzucone w ramach pomocy niemieckich feministek i niemieckich organizacji proaborcyjnych do Polski, gdzie jest generalny zakaz zabijania nienarodzonych dzieci. Organizatorami ze strony niemieckiej jest grupa berlińska wsparcia dla Polek, kryjąca się pod takim tytułem Ciocia Basia, i Women on Waves, wiemy, słynna organizacja, która w wielu krajach wspiera zabijanie nienarodzonych dzieci. W polskiej strony tą akcję zaangażowana jest lewicowa Fimoteka i Porozumienie Kobiet 8 marca. Ta informacja, nie ukrywam, wstrząsnęła mną. Jeszcze ta data ze strony polskiej. Porozumienie Kobiet 8 marca. Nie wiem, czy te Polki znają datę 9 marca 1943. W tym to czasie, w tym to dniu, 9 marca 1943 roku, w czasie okupacji hitlerowskiej, Niemcy wydali Verordnung, czyli rozporządzenie, w którym zezwolili polskim kobietom na nieograniczone zabijanie polskich nienarodzonych dzieci, a jednocześnie w tym samym rozporządzeniu cynicznie zapisali, że utrzymują zakaz zabijania niemieckich nienarodzonych dzieci i podnoszą karę do kary śmierci włącznie. Skojarzenia historyczne nasuwają się same i wielce tragiczne. Wiemy, że hitlerowcy w ramach walki z polskim narodem promowali i organizowali dostarczanie środków antykoncepcyjnych i właśnie zezwalali na aborcję, czyli zabijanie polskich nienarodzonych dzieci. Jest znamienną rzeczą, że nawet w czasach PRL-u, w czasach komunistycznych, cenzura przepuściła książkę Heideckera Leba Trzecia Rzesza w świetle Norymbergi, wydaną przez Książkę i Wiedzę w Warszawie w 1979 roku, i na 391 stronie zamieszczono w tej książce słowa hitlerowskiego zbrodniarza Bormana. Cytuję: obowiązkiem Słowian jest pracować dla nas. Niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki. Płodność Słowian jest niepożądana. Niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki. Im więcej, tym lepiej. Oświata jest niebezpieczna. Oświata jest niebezpieczna. Tutaj przytoczę z pamięci słowa samego Hitlera, który, kiedy doniesiono mu o tej rozbieżności w prawie, bo to było wielkie, no, jak mówimy, dyskrepancja, rozbieżność, bo u kobiet niemieckich aborcja, mówiąc dzisiejszym językiem, była zagrożona karą śmierci, oczywiście zakazana, a u Polek dozwolono. I doszło to do samego Hitlera. I wówczas Hitler miał powiedzieć, jak to publikowali Amerykanie w swoich dokumentach, że osobiście zastrzelę tego idiotę, który by u kobiet podbitych chciał zakazać aborcji. To są słowa Hitlera. My przeżywamy szok, nie ukrywam. To jest szok dla nas, że w XXI wieku, w ramach podobno bardzo dobrych stosunków polsko-niemieckich, jakieś grupy Niemców próbują, łamiąc nasze prawo, ewidentnie łamiąc nasze prawo, przerzucać do Polski, także za pomocą dronów, no, śmiercionośne pigułki zabijające nasze polskie nienarodzone dzieci. Mam nadzieję, że ta akcja proaborcyjnych kręgów obywateli niemieckich spotka się ze zdecydowaną ripostą polskich władz, z protestem naszego ambasadora, no bo to jest zamach na życie polskich nienarodzonych dzieci ze strony sąsiada zachodniej granicy. Nic więcej nie musimy komentować. Proszę Państwa, mówię dosłownie kilka dni po ważnym wydarzeniu u nas w Polsce, które się dokonało po 20 czerwca, po dwóch konwencjach wyborczych Platformy i PiSu. Zaczyna się kampania wyborcza. My, obrońcy życia, musimy się w nią włączyć. Wiemy,
Z tych dwóch potężnych partii w Polsce dzisiaj istniejących PiS opowiada się jednoznacznie za żyć. PO nie tylko sprzeciwia się ochronie życia człowieka, ale forsuje zbrodnicze decyzje. Mam na myśli tutaj dopuszczenie na rynek Polski przez pana ministra Arłukowicza, byłego ministra, ale rozporządzenie dalej obowiązuje, pigułki o działaniu aborcyjnym, pigułki dzień po, wprowadzone z początkiem tego roku. Mam na myśli forsowanie przez Platformę fatalnego projektu ustawy o in vitro. In vitro, wiemy, to procedura śmierci i kalectwa. 90% poczętych tą metodą dzieci ginie przed narodzeniem. Musimy wspierać w tej kampanii jednoznacznie tych, którzy bronią życia, a blokować wejście do parlamentu tych kandydatów, którzy pochodzą z partii przeciwnych życiu. Mam nadzieję, że nikt z obrońców życia, nikt z prawych Polaków nie odda głosu na kandydata z PO, partii, która wielokrotnie atakowała i rodzinę, dobro rodziny, ale przede wszystkim życie poczętych dzieci.